No i wyszło na to, że nie ma nas na YouTubie. Dlaczego? Mamy poprawkę na chwasty. Ponoć. Jak ja się teraz ludziom pokażę? Na YouTubie najlepiej sypie. Nic nie trzeba poprawiać. Takie komentarze się gdzieś tam przewijają, że ten co na YouTubie to nigdy nie poprawia, a mi się przytrafiło, że muszę zrobić zabieg na chwasty. Dziś bakara przepuściła bardzo dużo chabru, tam gdzie nigdzie mak, ale to już rzadziej. Dużo chabru było, tak samo siane jak ta pszenica. Tu mamy Foxa, tam jest Euforia, a jedziemy poprawiać na medalistkę. Medalistka, bardzo dużo tam jest chabru, mówię, może jakaś tam jest większa presja z chabrem też. Było praktycznie w jednym czasie pryskane, no może tutaj było chyba parę dni później, no ale to też mogło być to. No zobaczymy. Mustang 0,6 na hektar, myślę, że zrobi robotę. Olej jest, trochę czarny, już będzie do wymiany. Płyn jest. Paliwo. No, profesjonalny miernik właśnie do mierzenia tego typu cieczy. O, jest. Jest. Patrząc tutaj przy drodze, no niby nic tu nie ma, powiecie, co on znowu pryska. Jak na złość, kurczę, nie mogę znaleźć teraz. Jest. Taki duży. Teraz powiecie, że jest jeden na całe pole i wyjechał. O, tu jest. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu coś. No, o kurde. No jest, tak widać, tak troszkę placami, ale to gdzieś tutaj się przebiło. Tu jeden, tu taki mniejszy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. On, no tu tak więcej, o teraz widać tak. Jak się pojedzie właśnie w tamtą stronę, to tak było bardziej to było widać. O. Może być, że za szybko było popryskane, czy tak myślę, że było za szybko popryskane, bo przecież dawki były takie same. No i co? No i trzeba poprawiać. No i tyle. No tak jest, no to jest normalna rzecz. Lepiej, żeby nie było tej poprawki, bo to zawsze dodatkowe koszty. No ale tak się właśnie zdarza. Nic nie poradzimy. Znaczy poradzimy, popryskamy i bez głowy. No tak patrząc, to nawet niczego nie brakuje. To może miejscami mogło być troszkę mocniej, no ale znamy cenę azotu, także nie będzie mocniej. A tu znowu coś tu się przytkało. Znaczy przytkało delikatnie, jakby tutaj. Nie, raczej delikatnie, no nie widać tej pełnej strugi. To już będzie dobrze. Zbijamy manatki. Trzeba go teraz wypłukać. I muszę się przygotować na odżywki. Ale nie, tutaj już nie będziemy odżywiać chwastów. Nie. Inne pola mam tam troszkę do wzmocnienia. Na owada coś tam jeszcze muszę popryskać, na skrzypionkę, bo się tam pojawia ogólnie. Tu już było prędzej pryskane na skrzypionkę i powiem wam, że już tutaj nic nie widać. Naprawdę jest czysto pod tym względem. Już nie będę dotykał, bo to o. Cześć ciebie, to jest twoja wina. Tutaj tak, nie lubię deptać zboża naprawdę, ale nie mam jak tam wyjechać, bo jest za mała droga. Ktoś zaorał to wszystko i tyle.
Ale kto to zaorał, to nie wiem. Także słońcem to fajne, takie ciemne. Nie wiem, może z 6,5 tony da, 7, może 7? Lepiej 12. Ale liczy nie, no to trzeba powiedzieć sobie szczerze, mówię, no 6,5, może 7 by wyciągła. Może? Zobaczymy. I jeszcze wam coś pokażę. Tam moje pole. Tutaj jest kolegi. To, że on zawsze pryska na wiosnę. Widać, że już tutaj haber dostaje kopa. Ale widać, że jest też go bardzo dużo. I tutaj jest mak, a tu już jest druga działka. Inna działka to jest działka wujka. O, tutaj jest konkretnie, o, jakby taka była. Piękny liść. Ciemny, o. Taki to by plonował. Ale widzicie, też jest haber, o. Samosiewy gdzieś się trafiają. O, z rumianowatych. O, tutaj też jest coś, albo jakiś omijak. Albo też jest właśnie jakieś zagęszczenie habru. O, gdzieś mak się przebija. Zobaczymy, co będzie dalej. No to także, to nie tylko u mnie, także widzicie, no takie rzeczy się po prostu zdarzają. Tak to już jest. Może być presja na, w ogóle w tym rejonie na bardzo na haber. No i dwa razy trzeba jechać, tak? No i tego się nie przeskoczy, chyba że zostawić, no ale będzie syf w zbiorniku. No i co z tym zrobić? Później co? Ręcznie wybierać sitkiem przy tego? Ja dziękuję.